Ejo, mamy dzisiaj środę, 11 lutego, a to oznacza, że już jutro jest 8 czwartek. Także będę się wybierała właśnie do sklepu, a właściwie do sklepów pokupować sobie właśnie pączki już na jutro. Dlatego, że chcę zrobić test pączków właśnie na tłusty czwartek. Pójdę na pewno do Lidla, do Biedronki i może jeszcze też do Płosa, jeżeli będzie tam coś ciekawego. Także co, ja się zabieram. Jestem już z powrotem. Pączki razem ze mną. Ale nie jestem za bardzo zadowolona niestety. Dlatego, że po pierwsze był gorszy wybór pączków według mnie niż był w zeszłym roku. A po drugie, no to te pączki też już były powykupowane w dużej mierze. O ile, nie wiem, w Lidlu jeszcze były, ale ja sobie też nie zdawałam sprawy. Dopiero jak kasowałam na tej kasie samoobsługowej, to pojawiło mi się tam do wyboru tyle pączków i ja mówię, wow, był jeszcze taki, był taki, był taki do wyboru. U mnie tego w ogóle nie było. Ja nie wiem, czy po prostu one nie były dostarczone do mojego sklepu, czy zostały wykupione. Wydaje mi się, że nie były dostarczone. A druga kwestia, jak już poszłam potem do Biedronki, w Biedronce prawie, że nic nie było. W sensie, w ogóle taki słaby wybór. No nic ciekawego, albo taka klasyka, która jest normalnie tak jak zawsze. Albo jak coś było, to zostało wykupione, ale no naprawdę jakiegoś konkretnego wyboru wówczas w Biedronce nie było. Poszłam też do Kłosa, kupiłam jednego pączka, także zaraz poopowiadam, co tu jest. Więc na tej dużej desce mam wszystkie pączki i donaty z Lidla. To jest donat z nadzień mango. Ten chyba tutaj to była jakaś nowość, bo jest to pączek tiramisu. Nie kojarzę go w ogóle z zeszłego roku. Tutaj jest pączek KitKat i ten pączek Wedel. Także to jest pierwsza część. A tutaj mam pączki z Biedronki i z Kłosa. To jest pączek z nadzieniem śliwkowym. Ten długi tutaj to pączek z kremem waniliowym. I tutaj z Kłosa pączek ze śmietaną. Także tak to wygląda. Z tego wszystkiego najtańszy był pączek ten tutaj z Biedronki z nadzieniem waniliowym i kosztował 2,18, a najdroższy był pączek z Kłosa za 3,90. I chociaż jest na razie środa, to ja myślę, że już dzisiaj sobie przetestuję tak ze dwa pączki z tego. Dlatego, że chcę sobie to też rozłożyć, żeby, nie wiem, nie zjeść tego wszystkiego na raz w tłusty czwartek. Spróbuję sobie coś dzisiaj, trochę zostawię na czwartek. Może jeszcze coś mi zostanie na piątek, nie wiem, zobaczę. W każdym razie tak, dzisiaj już próbuję, bo też myślę, że nie mogłabym tego odłożyć sobie tak do lodówki, żeby czekało, bo by mnie to kusiło, więc no, myślę, że w sumie mogę sobie zacząć od tego pączka tego najtańszego z Biedronki z kremem waniliowym, także przekrajam sobie. I co do tego nadzienia, no to nie ma go tu za dużo. To nadzień waniliowy ma takie dosłownie jak budyń, ale zrobiłam jednego gryza i po nim, po tym nadzieniu, także reszta to jest zwyczajne ciasto. Lukier mocno wyczuwalny. Przepraszam, bo tak, cofam to i zwracam honor. Jeszcze okazało się, że we mną było jeszcze więcej tego nadzienia. Także ja powiem, że nie ma źle. Jak na taki najtańszy pączek za 2,18, to jest naprawdę całkiem spoko. Wow. Mam, że nie spodziewałam się tego, że im dalej w głąb, tym tego nadzienia będzie coraz więcej. Zrobiłam sobie jeszcze tutaj kawę czarną, żeby mi oczyściła kubki smakowe. Także tak, odnośnie tego pączka, mogę powiedzieć tak, był całkiem spoko. Jak na tą cenę, na te 2,18 to było naprawdę bardzo, bardzo spoko. Tego nadzienia, jak się okazało, w głąb było nawet sporo. Smakuje tak budyniowo. No cóż, ogółem powiem, nie mój smak, bo ja jednak wolę tak bardziej jakieś czekoladowe tego typu.
Więc to osobiście, jeśli chodzi o moje preferencje, to myślę, że coś innego mi bardziej posmakuje. Ale był całkiem okej, okay, także myślę, że mogę tu mu dać ocenę 8 na 10. Jednak zmieniłam zdanie i dam mu tak 7,5 na 10. Teraz przechodzę do kolejnego pączka. Myślę, że to będzie pączek tiramisu. On jest w ogóle, ma tu mnóstwo kakao na wierzchu. Tak wygląda w środku. A tego nadzienia jest, wydaje się, dosyć sporo. Mega. To nadzienie rzeczywiście smakuje jak tiramisu. Powiem, że ten pączek tiramisu mnie naprawdę zachwycił. Nie spodziewałam się tak po tym. Może dlatego, że ja kiedyś jadłam pączek o smaku tiramisu. I on był przeraźliwie słodki, po prostu to nadzienie to był jakiś taki ala adwoka, to naprawdę coś takiego mocnego, intensywnego, jakby alkoholowego, słodkiego. I po prostu ja się trochę bałam, że to będzie podobne, ale ten pączek jest totalnie inny. Nadzienie ma takie, jest słodkie, ale jest takie podchodzące jakby pod kawę, tak bym to określiła. Na wierzchu jest opruszony kakao, tego kakao jest bardzo dużo. I w ogóle te smaki właśnie tego nadzienia razem z tym kakao się tak super przekłamują. Są takie słodko-gorzkie, także zależy kto to lubi. Ja osobiście takich mega słodkich rzeczy nie lubię, więc tu naprawdę ten pączek jak dla mnie wyszedł super. I tak, jestem pod wrażeniem. W ogóle taka prosta rzecz jak kakao, wiecie, tylko posypanie zwykłym, prostym kakao, a no, robi robotę. Jak dla mnie mega na plus i daję mu tak, nie wiem, 9 na 10 punktów. Nie chcę dawać wyżej, bo może coś tu mnie jeszcze zachwyci, ale wydaje mi się, że może być ciężko. Cóż, myślę, że teraz jeszcze spróbuję sobie jednego pączka, tylko którego to jest dobre pytanie. Ja może spróbuję teraz pączka ze śmietaną, tego z kłosa, czyli tego najdroższego w rankingu tutaj za 3,90. On jest też dosyć duży. Wow, no. Śmietany jest tu sporo. Dobra, próbuję. Ciasto tutaj myślę, że jest najfajniejsze. Jest takie miękkie. W ogóle on jest taki puszysty, jak bym powiedziała, ten pączek. Ta śmietana też fajnie, bo ona nie jest słodka. Ona jest po prostu taka neutralna, bym powiedziała. Czekolada na wierzchu jest słodka, więc to też sprawia, że ten pączek jest słodki, ale nie przesłodzony, nie jest taki intensywny, jeśli chodzi o smak. Jest okej, jest dobry, aczkolwiek powiedziałabym, że to nie jest tak do końca mój smak, w sensie to nie jest nic takiego, nie wiem, zachwycającego. W sensie jest okej, ale jakby czegoś mu tu brakuje, może dam mu tak 8 na 10 punktów. I myślę, że to będzie tyle na dzisiaj. Resztę pączków zostawiam sobie na jutro. I jutro wracam już do po prostu testowania. Hej, witam się z Wami dnia następnego już oficjalnie w dzień z tego czwartku. Witam się ja i moje pączki oczywiście. I cóż, czas na testowanie. Spróbuję sobie tego pączka, znaczy właściwie donata z mango. Zobaczmy, jak on będzie smakował. Dobra. Jak wygląda? Ma tam troszeczkę tego nadzienia, ale mało. Zaskoczyło mnie to nadzienie. Jest takie kwaskowate. Więc myślałam, że będzie słodkie raczej, ale nie. Te kulki na wierzchu są takie chrupiące. To jest całkiem spoko donat, naprawdę. Zaskoczył mnie ta jego kwaskowatość. Ja myślę, że mogę mu tutaj śmiało dać ocenę 9 na 10, bo był bardzo dobry, jeszcze biorąc pod uwagę jego cenę, te 2,19, że jest jakby jedną z najtańszych tutaj pączków, które mam, no to naprawdę super. Dobra, teraz mam ochotę zjeść coś stricte czekoladowego, tak się myślę, że coś, chyba jestem bardzo ciekawa, czyli donut KitKat. Tak widzicie, bardzo ładnie on wygląda. Bo z jednej strony są te chrupiące dodatki, a z drugiej wafelek.
Dobra. W środku ma też trochę czekolady, ale jakoś nie za dużo. Jest dobry, ale coś mi tu przeszkadza. Wydaje mi się, że on jest trochę sztuczny. W sensie na wierzchu ta posypka jest bardzo dobra. Ona jest stricte jakby z tego baltonika KitKat, natomiast ta czekolada w środku, ona jest też trochę sztuczna i mi to osobiście tak nie za bardzo pasuje. Powiem tak, mam mieszane uczucia wobec tego donata. Sam pomysł w ogóle z tym wafelkiem i z tą posypką KitKat bardzo dobry, jest to bardzo smaczne. Natomiast ta czekolada w środku plus to ciasto tego donata, one jak dla mnie są trochę sztuczne, więc tak średnio. No i to połączenie, czyli ta czekolada na wierzchu, KitKat, właśnie czekolada, ta posypka plus jeszcze ta czekolada w środku, dla mnie po prostu bomba słodkości, dla mnie to jest za słodkie osobiście. Fajny pomysł, ale po prostu nie wiem, ta czekolada w środku mogliby czymś zastąpić, albo te czekolady w środku mogłyby już nie być. Po prostu no, jest to bardzo, bardzo słodkie. Biorąc pod uwagę, że kosztował ten pączek 3,50, no to ja mu dam chyba ocenę tak 7,5. Dobra, zostały mi dwa pączki do przetestowania i ja myślę, że spróbuję ich trochę później. Wracam teraz, już jest po 12 i w sumie to niespodziewanie przyszedł do mnie chłopak. No i przyniósł też pączki, także ja sobie teraz zjem jednego z nim i przetestuję, ale przyniósł takiego samego, który też kupiłam. Także nie będzie nic z nowości, żadnej niespodzianki, no ale jeszcze go nie testowałam, ale dobra, próbuję. Okej. Okay. Tak wygląda. Na wierzchu też ma czekoladę. Ta czekolada jest bardzo dobra. Przeczytaj się do tego pączka z KitKatem, tego donata z KitKatem, a ta była taka trochę sztuczna. A ta jest całkiem smaczna, trochę smakuje jak Nutella. Ten pączek jest całkiem spoko i myślę, że dam mu tak ocenę, waham się między 8,5 a 9 na 10. No dobra, myślę, że dam mu na te 9 na 10, a nie inne. I przyniósł jeszcze takiego jednego pączka, ale on już jest taki chyba klasyczny, zwyczajny, z różą. Tak mi się wydaje. W sumie takiego nie kupiłam, myślałam, że nie przetestuję żadnego takiego pączka właśnie klasycznego, ale jak już jest, to sobie go też przetestuję. Strasznie mi się tutaj przygniotł, jak go kroiłam. Tak wygląda. Na wierzchu obsypany cukrem pudrem. W sumie chyba lepiej, bo wolę takie niż właśnie z lukrem, bo z lukrem wtedy są strasznie słodkie. Ale jest to nie mój smak, po prostu to na dzień jest strasznie takie przeraźliwe słodkie. A co do ciasta, to ono jest takie bardzo gumowate. Jakbym powiedziała, tak jak mówiłam też, ja osobiście nie lubię takich właśnie klasycznych pączków z nadzieniem różanym. No, nie wiem, jak powinno smakować taka klasyczna nadzienie wtedy, ale to jest strasznie słodkie. No, jak dla mnie za słodkie. Także temu pączkowi dam ocenę chyba 5 na 10. Niech ma za dobre chęci, ale... Dobra, aktualnie jest grubo po 16. Ja się czuję już w sumie przesłodzona na ten dzień i na ten moment, ale został mi jeszcze jeden pączek do przetestowania i zaraz też lecę się spotkać jeszcze z koleżanką, więc w sumie już potem, tak pod wieczór myślę, że nie będę z pączków nic jadła, bo będziemy jadły na mieście. Także co, testuję właśnie tego ostatniego pączka i dam znać. To jest pączek z Biedronki. Na wierzchu ma lukier. Są też takie na nim skórki pomarańczy. A w środku ma być nadzienie śliwkowe. Jak to wygląda? Ja za lukrem tak samo sobie nie przepadam, a za tymi skórkami pomarańczy też w ogóle. Skusiło mnie to nadzienie śliwkowe. Nadzienie, ta konfitura śliwkowa jest bardzo dobra. Nie jest za słodka. Jest taka
też trochę kwaskowata. Na dzień jest dobre, ciasto w porządku. Po prostu ten dukier i ta skórka pomarańczy do mnie nie przemawiają. Ogólnie był zły ten pączek, także myślę, że dam mu tak ocenę, nie wiem, 7,5, 8. Myślę, że 8. Niech będzie 8. No i też to już by było wszystko, wszystkie pączki przetestowane. Pierwsze miejsce uzyskują 3 pączki. Po pierwsze pączek tiramisu, bardzo dobre nadzienie z nutą kawową, ciekawy, ale też nietypowy pomysł na posypanie tego wszystkiego kakao. Świetna kompozycja smaków słodko-gorzkich, naprawdę ten pączek robił wrażenie. Również pierwsze miejsce oraz 9 na 10 punktów uzyskuje donut mango. Bardzo dobre nadzienie, kwaskowate i ciekawe, chrupiąca posypka. No i dodatkowo za cenę 2,18, która była jedną z najtańszych, no to super. Pierwsze miejsce uzyskuje także pączek Wedel. Ta czekolada zarówno w jego środku, jak i ta polana na wierzchu była bardzo, bardzo dobra. No po prostu nic dodać, nic ująć, świetny pączek. Drugie miejsce i 8 na 10 punktów uzyskuje pączek ze śmietaną z kłosa. On był naprawdę spory, tego nadzienia było dużo. Ciasto było miękkie, ale jakoś tak czegoś mi tu brakowało, w sensie no nie wpadł akurat w moje kubki smakowe. Drugie miejsce uzyskuje też pączek z konfiturą ze śliwki. To nadzienie było bardzo dobre, nie za słodkie, z takim kwaskowatym posmakiem. No jedynie ten lukier oraz skórka pomarańczy nie za bardzo mi pasowały. Trzecie miejsce i 7,5 punkta uzyskuje pączek long z nadzieniem waniliowym. Tego nadzienia było nawet dużo, było ono budyniowe, ale tak no nie do końca wpisało się w moje kubki smakowe i również ten lukier tak średnio mi pasował. Trzecie miejsce uzyskuje również donut KitKat. Ogółem ten donut pięknie się prezentował i naprawdę ciekawy pomysł był na niego, więc miał spory potencjał, ale niestety o ile ten wafelek i posypka były dobre, tak to ciasto oraz czekolada w środku były naprawdę sztuczne i nie za dobre, plus za cenę 3,50 można by oczekiwać czegoś więcej. I zdecydowanie ostatnie miejsce uzyskuje klasyczny pączek z różą. Ten pączek był ohydny, nadzienie było przeraźliwie słodkie, był suchy, gumowaty, także no zdecydowanie nie. I to już by było wszystko, jeśli chodzi o ten filmik, także mam nadzieję, że test pączków Wam się podobał. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach.